czasie. Kolejny wywiad. Cieszę się, że już teraz w innych okolicznościach już nie muszę Cię rozliczać z porażki, Rafał. Fajnie, że się widzimy tutaj. Fajna atmosfera. Widziałeś się dzisiaj z swoim rywalem. Ogłoszenie. Nie jesteś chyba zaskoczony, no bo może fani są zaskoczeni, ale Ty chyba nie, nie? Jeśli chodzi o rywala, tak. Już chyba od dwóch dni wiem. Od dwóch dni wiem, że to na jest potwierdzone i no to tylko tyle wiem. Wygodny rywal, niewygodny, jak oceniasz Tomka, bo jednak, co by nie powiedzieć, fizycznie bardzo dobrze wygląda, no i doświadczony team, doświadczona drużyna, no i także zawodnik, który teoretycznie ma większe doświadczenie od Ciebie. Adama. Przepraszam, Adama, mówię, Jezus Maria, Adama, oczywiście. Tak, już przynajmniej masz tutaj zawodników tyle, już to się wszystko miesza. Nie, zagapiłem się. No, co mogę, no na razie wiem tyle, że spojrzałem na jego rekord, z kim walczył, z kim wygrywał, z kim przegrywał. Jeszcze jakieś tam walki, dokładnie nie miałem czasu, czy miałem okazji obejrzeć, ale tam chyba, ale trener się już wypowiedział odnośnie niego, więc ja tam w sumie ufam jemu i tyle. Solidne, twarde walki, które wygrywał na punkty, bo tych walk ma sporo, to też świadczy o tym, że to nie jest facet, który da się łatwo skasować, tak bym powiedział, a druga rzecz jest taka, że potrafi też szybko wygrać, jak pokazała jego ostatnia walka, na której byłem, bo widziałem jego walkę z Wojtkiem Orłowskim, no i praktycznie to można powiedzieć, no przejechał się, tak? To dobrze, ja tam nie mam nic przeciwko temu, jeżeli jest dobry, to tym bardziej mnie to będzie nakręcało. A myślę, że jeżeli będzie dobre zestawienie, będzie dobra walka, to przede wszystkim to fani docenią i po to walczymy przede wszystkim. Pytałem go tak troszeczkę przewrotnie, że gdyby nie Twoja porażka, to byście się tu pewnie nie spotkali, nie byłoby tej walki, nie byłoby tematu tej walki. On mówi, że no kibicował Ci, ale de facto tak jest, to prawda i przyznał rację. Ta porażka powoduje to, że na krajowym rynku musisz teraz zabłysnąć, bo jest szeroka arena, Polsat Sport, tak? Tak, przede wszystkim. No tak jak mówisz, gdyby nie ta przegrana, to różnie było, różnie mogłoby być. Sam nie wiem, jakby to wyglądało. Na pewno byłby problem z zawalczeniem w Polsce. Tą popularnością, bo wszyscy wiemy, kim jest Rafał Kijańczuk, a szeroka publiczność dopiero z niedowierzaniem gdzieś tam patrzy, że jest chłopak, który w jednym roku wygrał 7 walk, czego 3 pierwsze skończył poniżej minuty. Dokładnie i przede wszystkim to był nasz taki główny powód szukania walk w Polsce tutaj i no po prostu chcę wrócić, zawalczyć tutaj w Polsce, teraz mam możliwość właśnie pokazać się w szerszej publiczności, w Polsacie, w twardej telewizji, tak jak ja mówiłem, powtarzam zawsze, że pojadę gdzieś do Kazachstanu, do Chin, do Rosji, to tak naprawdę odnotuję to miliard ludzi na świecie, a nikt w Polsce. Tak, no dosłownie. No jeśli licząc za Chiny, to tak. No w Polsce, no to wiesz, kibice MMA i grono z tym związane, wiesz, zawodnicy, trenerzy, dziennikarze i tak naprawdę nikt więcej. Jak oceniasz w ogóle teraz swój stan przygotowań? To jeszcze teoretycznie 2 miesiące, więc jakby powiedzmy sporo czasu, ale jest już taka mobilizacja lekka startowa, że po tym i po porażce i teraz wyzwanie nowego rywala, że to ze zdwojoną siłą powoduje, że chce się trenować? Na pewno chcę zawalczyć znowu, ale na razie jeszcze w tym momencie jeszcze nie trenuję na macie. Dopiero od poniedziałku wracam, bo takie mam zalecenie jeszcze od lekarza. Tam mam taki drobny uraz, muszę go zaleczyć. Ale też mi się jakoś tak aż nie spieszy. Ja wiem, że ja i tak jestem w gazie, można powiedzieć, bo tam 2-3 tygodnie jakiegoś luzu to tak naprawdę mi tylko pomoże. Tym bardziej, że byłem w ciągłym treningu, dalej jestem. I od poniedziałku 9 tygodni jest do 15 czerwca, do Fenu w Ostródzie i to jest wystarczająco, aż nadto czasu, nie? W porównaniu do tego, co miałem w zeszłym roku, to tak naprawdę to są podwójne przygotowania. No to chyba dobrze. Też to, że sezon letni, bo jeśli uda się, powiedzmy, dobrze go zakończyć, to też będziesz zadowolony, wakacje chyba będzie troszeczkę demobilizacji, możliwość na to, żeby odpocząć w końcu. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie jest walka, odpoczywać będziemy i jak odpoczywać, kiedy, gdzie, to po walce będę się zastanawiał nad tym. Rafał, życzę doleczenia urazów, życzę owocnych przygotowań. Tomek powiedział, że Adam. Przepraszam, mówię Adam, Jezus, ja się zafiksowałem. Adam powiedział, że nie będzie uprawiał trash talku, ale tak mówię, może miesiąc przed coś zaczniecie, ty coś powiesz, on coś powie. On mówi, nie, ale może by co gdzieś tam ten pojedynek zainteresował, ale ja myślę, że fanów nie trzeba będzie tak mobilizować, że jednak wy jesteście sportowcami i wyjdziecie pełni nastawienia i przybijecie sobie piątki później. No ja
widzę po nim, że to raczej typ człowieka podobny do mnie, jeśli chodzi o te wszystkie wszelkie gadki. Koncyliacyjny. No wiesz, sam nie zacznie, ale jak to, jakby ktoś zaczął, to wiesz, ja tak samo myślę, więc jeżeli on nie zacznie, ja nie zacznę, no to będzie cisza aż do walki. Rafał Kijańczyk przed pojedynkiem i po ogłoszeniu pojedynku z Adamem Kowalskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję.